Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Zapewne wszyscy rozpoznamy miejsce, gdzie się znajdujemy, a znajdujemy się w sklepie dla hodowców.pl w miejscowości Krosin. Tutaj dzisiaj oczywiście po prawej stronie tego człowieka już znamy, bo on tutaj zawsze występuje. Natomiast tutaj kolegę Jakuba Sałka z firmy, tutaj właśnie zobaczmy TJW, producenta tych preparatów i tych przepraszam, granulatów, co tutaj mamy w workach i tych suplementów diety. Poznaliśmy już na targach w Sosnowcu, on nam wtedy opowiadał o linii tych produktów. No, wprawdzie tam był zgiełk, ale produkty się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem i granulaty, które tutaj mamy w tych workach, tutaj tych granulatów jest troszeczkę więcej, ale te cztery tutaj podstawowe takie, za chwilę nam tutaj kolega Jakub opowie więcej o nich coś, bo po targach miał bardzo dużo telefonów i dzisiaj, kiedy będzie nam opowiadał, to jest bogatszy o te doświadczenia w postaci tego, jakie pytania najczęściej padają od hodowców, którzy są tymi preparatami zainteresowani. Rafał, tylko powiesz, w sklepie macie te sprzedaży. Tak, oczywiście wszystko jest dostępne. Czyli widzimy oferta firmy dla hodowców.pl, sklepu internetowego ciągle się rozrasta. I dzisiaj właśnie producent tych preparatów i karm, tylko mieszanek tych granulatów opowie nam więcej coś o nich. Proszę bardzo. Witam wszystkich raz jeszcze. No, chciałem tu zaznaczyć, że w sumie produkty to są dostępne, już przed wystawą były tutaj w Krosinie i to już generalnie, no, generalnie one już są i funkcjonują, gdzie tutaj już mamy jakichś klientów też w tym sklepie. No, zaczniemy może od granulatów, bo one są w tej chwili tutaj najważniejsze. Na chwilę obecną, jakby powiedzieć, zaczynamy stosowanie tego granulatu. Znaczy na chwilę obecną, to znamy teraz na miesiąc, chwilę koniec lutego, mamy koniec, czyli teraz najwięcej tego okres powiedzmy parowania. Tak, chwilę właśnie. Znaczy, niektórzy już wcześniej połączyli w pary, bo była fajna pogoda, ale no powiedzmy większość teraz, hodowców raczej teraz właśnie to robi. Większość hodowców, no, teraz będę czekać, aż te mrozy opadną najprawdopodobniej, więc za jakiś tydzień zapowiadają, że mróz opadnie, więc będziemy łączyć w pary, więc spokojnie możemy cały czas podawać ten granulat niebieski. Pokażmy ten to się nazywa. To jest granulat uniwersalny Fit Plus, dokładnie. On jest, jego skład jest specjalnie dobrany właśnie na okres rozpłodu, na okres zimowy, żeby wspomóc właśnie ten okres łączenia w pary, żeby to wszystko dobrze przebiegało. Jest specjalnie dobrany profil tutaj aminokwasowy, specjalnie dobrany mieszanina witamin, żeby generalnie to wszystko nam dobrze przebiegło. W momencie, kiedy zbliża nam się... Przepraszam jeszcze, tak? Jedna rzecz, ale to jest granulat, żebyśmy dobrze zrozumieli. Tak. Musimy to przypomnieć, bo ty też miałeś dużo telefonów, że nie stosuje się go tylko jako 100%, tylko jako dodatek do karmy. Jest, tak? To dodatek do karmy, którego stosujemy około 30%. O właśnie. Zależnie, i tak mniej więcej jest ze wszystkimi tymi granulatami. Zależnie od tego też, co dodamy do tego granulatu, bo tak jak też tutaj widzimy, mamy różne rodzaje mieszanek. Mamy mieszankę dietetyczną i mamy mieszankę Sport Extra. No, jedna z drugą zapytać, mieszanek, no. To są zupełnie inne mieszanki. Tutaj będziemy mieli dużo mniej energii, a tutaj będziemy mieli dużo więcej energii, więcej białka i tak dalej. I wtedy też regulujemy tutaj procentowo, czyli jak wtedy? Jak oczywiście, powiedzmy... No, im mamy uboższą mieszankę, im ona jest bardziej dietetyczna. Mniej energetyczna? Jest, oczywiście, wtedy możemy dać więcej tego granulatu, a gdy mamy bardziej taką mieszankę bogatą, no to dajemy mniej, nie? Rozumiem, ale nie przekraczamy 30%, nie, tak? Znaczy najlepiej, jakbyśmy nie przekraczali w dół, bo jeżeli damy mniej niż 30%, to niektóre te rzeczy, które mamy w środku w tych granulatach, po prostu nie zadziałają. Dawka jest tak obliczona, żeby 30%. Czyli 30% to jest minimum. Działo. Tak, wtedy, to jest minimum. To już pamiętam, na targach rozmawialiśmy o tym, właśnie w Sosnowcu. Chciałbym, żeby te 30%, no może 25% maksymalnie, takie minimalnie, było zawsze zachowane takie dawkowanie i wtedy to na pewno będziemy jakiś fajny efekt widzieć. No i w momencie, kiedy dokończymy tutaj z tym stosowaniem, kiedy zbliża nam się wyklucie młodych, to nie wiem, 2-3-4 dni przed tym możemy przejść na ten granulat w zielonym worku. To jest ProteinMax. To jest granulat białkowy. Zielony worek. Zielony worek, bardzo łatwo po prostu sobie zapamiętać. Każdy tutaj u nas, każdy granulat ma osobny kolor, żeby tutaj można było sobie i na gołębniku, i w sklepie łatwiej to wszystko tym zarządzać. Jest to granulat białkowy, on zawiera dużo więcej białka, tam jest około 20% białka, dużo więcej aminokwasów. Też jest inaczej dobrany profil aminokwasowy, a przede wszystkim to białko, które jest w tym granulacie, jest dużo bardziej strawne. Tam mamy ekstrudowane surowce, czyli obrobione termicznie, specjalnie właśnie tak podobierane na odchów młodych, żeby te młode się dużo lepiej odchowywały. No ostatnio też dzwonił do mnie jeden hodowca, który się no zarzekał, że my musimy coś tam dziwnego dawać do środka, bo te młode są po 2 tygodniach zupełnie inne.
ale no, prawda jest taka, że tu nie ma żadnych czarów. To są po prostu składniki mineralne, surowce, które są odpowiednio dobrane do danego okresu hodowli. I to tak naprawdę, jeżeli bardzo dobrze zrobimy, to nam zastępuje te wszystkie magiczne różne sztuczki, magiczne płyny, ale które przepraszam, za, to teraz dają. Mówisz, że tak, znaczy tak, to wtedy jak to będziemy stosować odpowiednio, to tego już w twojej produkcji nawet... Generalnie niektórych rzeczy nie musimy używać. Aha, czyli widzimy, prawidłowo stosowane... Nie jest tak, że trzeba to wszystko razem zmieszać. Jeżeli się będzie mądrze żywiło i dobrze dobierze tą mieszankę, to na pewno z części tych surowców możemy zrezygnować. No nie zrezygnujemy na przykład z zakwaszacza, czy z elektrolitu, no to wiadomo, bo to są zupełnie inne rzeczy, nie? Albo czegoś na regenerację wątroby. Ale jeżeli już na przykład podajemy i nam się fajnie te młode odchowują, to możemy zrezygnować z multivitaminy, bo jest zupełnie to... Niepotrzebne. No, tutaj jest po prostu no nie będziemy składzie, nikogo tak? naciągać, jest to w składzie. Tutaj na etykiecie i w katalogu i w internecie można sobie przeczytać, jaki jest skład. Przy okazji pokażmy właśnie katalog, my go na wystawie też pokazywaliśmy. Tylko tam, mówię, był zgiełk, a tutaj... Jest tutaj taki jest spokój, także mamy możliwość sobie... O, może ja otworzę taki... Tabelkę masz ładną, widzę tutaj. Tutaj w tej tabelce mamy... Ta tabelka oczywiście jest też dostępna w internecie, na stronie. Możemy przesłać na maila czy katalog. A tu widzimy składy. To są składy wszystkich granulatów. Bo jednego nie mamy tu jako dworka, tego Biotimet. Biotimet to jest granulat pierzeniowy, o którym może powiemy w środku lata, kiedy będziemy już się przygotowywać do tego okresu pierzenia, bo wtedy już by trzeba było coś tam hodowcom o tym powiedzieć. Tutaj dzisiaj powiemy tylko właśnie o tym uniwersalnym, białkowym adenostop naloty młodych oraz omega plus, to jest naloty starego gołębi. Widzimy już tak, energetyczny. Zielony mamy załatwiony, no, dokładnie. O, tak? Nawet nam się udało w podobnej kolejności położyć, o to chodziło. Tutaj też jest plan lotowy, plan używania tego, jak to wszystko podawać, żeby się, że tak powiem, nie pogubić w tym wszystkim. Można sobie tutaj to zobaczyć. Dobrze, to teraz przejdziemy do następnego. Wracając jeszcze może do tych granulatów, one oprócz strawnego białka, strawnych innych surowców, zawierają, są pozabezpieczane na swój sposób przed różnymi patogenami. Bo się chciałem zapytać, czy przed złodziejstwem, czy coś. Przed złodziejstwem przede wszystkim. Jeżeli ktoś dotknie tego granulatu, od razu jest namierzony. Tutaj mamy specjalny system namierzania. No niestety przed tak nie jest. To powiedzmy, o co tu chodzi? Przed patogenami. Mamy bo tu taki... kolega, powiedzmy, używa takich słów, ale żebyśmy my, jako tacy zwykli hodowcy, też patogeny, no mam nadzieję, że nie jest to takie obce słowo dla każdego. Są to generalnie niepożądane, nazwijmy, nie wiem, mikroorganizmy, takie jak bakterie, wirusy i tak dalej, kokcydia. Czyli, krótko mówiąc, zarazki. Zarazki, można tak to nazwać. Zabezpiecza przed różnymi zarazkami. Przede wszystkim zabezpieczamy wszystkie granulaty przeciwko, znaczy granulatami zabezpieczamy gołębie przeciwko kokcydiozie. Wszędzie jest naturalny kokcydiostatyk na bazie wyciągów ziołowych i eterycznych, który bardzo fajnie działa. I właśnie między innymi tutaj mówiłem o tym dawkowaniu. Jeżeli obniżymy dawkę tego granulatu, ten preparat, który jest w środku, tego kokcydiostatyku jest będzie mniej za mało wtedy, rozumiem. Nie? Jeżeli damy te 30%, ta kokcydioza na pewno będzie utrzymana w takim stopniu, że nie będzie nam zagrażała. Dodatkowo wszystkie granulaty zabezpieczone są przeciwko mykotoksynom. Mykotoksynom to są metabolity toksyn, metabolity grzybów. Mykotoksyny, a grzyby to jest zupełnie tak naprawdę coś innego. Warto sobie o tym poczytać. To już kiedyś tam mówiłem, nie będziemy tego tematu rozciągać, ale tak moglibyśmy takim potocznym językiem powiedzmy. Są to metabolity grzybów, które są tak naprawdę bardzo szkodliwe. Tak jak my produkujemy takie jakieś metabolity wydalane po prostu przez grzyby i one tak naprawdę robią największą szkodę w organizmie, bo one działają w przewodzie pokarmowym. Grzyb generalnie może być wszędzie, może być na skórze, może być w układzie oddechowym, może być... Do wódki jako zakąska, marynowany. Jako marynowany, wtedy akurat jest pożądany grzyb, tak. A generalnie wszystkie inne grzyby w hodowli są niepożądane. No my tutaj chronimy przeciwko mykotoksynom, które mają taki generalnie ukryty wpływ na tą hodowlę. Mogą być problemy z lęgami, mogą być jakieś dziwne problemy, które nigdy nie występowały, może coś się po prostu złego dziać. No i generalnie nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Wtedy a zadam właśnie jedno pytanie, jak detoksykanty działają. Mykotoksynach, czy to jest coś takiego, jeżeli dobrze zrozumiałem, jeżeli będziemy używać właśnie tych mieszanek, tych granulatów, to w tym momencie to one oddziałują też na, gdybyśmy mieli karmę, na przykład nie daj Bóg, która by miała te mykotoksyny, czy w jakiś sposób to jest taka dawka, że ona też wpłynie na tą karmę, że te, które są w karmie, nam wyeliminuje. Czy ona nie wpłynie, jak inaczej, jak wsypiemy granulat do karmy, to tu mykotoksyny nie zginą.
Nie ma takiej możliwości, nie ma takiego ale w organizmie. Preparatu. Ale w organizmie, jeżeli gołąb go zje, czy my go zjemy, czyli czy nawet zwierzę go zje. Te, gdyby się zdarzyło, bo najczęściej w karmie one się tak. Chyba spotykamy z takimi rzeczami. No tylko w karmie generalnie. No. Są w karmie, są mykotoksyny, mogą być w powietrzu, w jakimś tam powiedzmy... Czyli one nie tyle co usuwają z karmy, ale po prostu... Detoksykują organizm. One oddziaływanie... Działają w taki sposób jakby sorpcyjny, że te toksyny gdzieś tam krążą sobie w organizmie, a te preparaty je jakby można powiedzieć otoczkują, wyłapują i wydalają skałę. Organizm przed tymi, nawet gdybyśmy mieli gorsze jakości karmę, a to też niekiedy to jest bardzo ważna rzecz i myślę, że to jest jeden z czynników, który czyni te produkty takimi powiedzmy, no odznacza je od konkurencji, że to naprawdę widać jakiś efekt po podaniu. Oczywiście też są kwasy organiczne dodane, które zabezpieczają i produkt, i organizm, obniżając pH. No i generalnie potem każdy z granulatów jest też zabezpieczony troszkę w inny sposób. To zabezpieczenie jest ukierunkowane, tak jak tutaj bardziej walczymy z kokcydiozą, z takimi stacjonarnymi powiedzmy chorobami w głębniku, to tutaj mamy takie choroby jeszcze, znaczy choroby generalnie wynikające, problemy przy młodych gołębiach. No tak jak tutaj w karmie Adeno, no jest to problem, który jest wywoływany stresem, jakimś tam generalnie jest czasami ze złego karmienia też wywoływany ten problem. Generalnie jest to problem młodych gołębi, no, który po jakimś czasie mija. Możemy sobie takim granulatem dużo pomóc, ponieważ tutaj w jego składzie... Mówimy o tym teraz, tym czarnym. Teraz o tym czarnym. Adeno stop młode. Go zaczynamy stosować, może zaczniemy od tego, żeby tutaj nie mówić, nie mieszać. Zaczynamy go stosować po odsadzeniu młodych gołębi. Przechodzimy właśnie na ten granulat. Jak zaczynamy je trenować, wypuszczać z gołębnika, naloty, ogólnie jest można powiedzieć zastosowanie naloty gołębi. I dawkowanie tak samo, 30%, 30%. Jeżeli będziemy dawać, na przykład możemy też tą dawkę regulować w ciągu tygodnia, 30% możemy podawać praktycznie cały czas, ale w momencie, kiedy one będą nam się już szykowały na lot, no to możemy tą dawkę oczywiście czyli zmierzyć. Na lotach tak samo stosujemy tak, też. Cały oczywiście. Czas po prostu młodym gołębiom cały czas podajemy to Adenostop Młode. Adenostop Młode, dokładnie. I ten granulat jest, można powiedzieć, z wszystkich granulatów najsilniej zabezpieczony przeciwko właśnie tym wszystkim czynnikom, o których mówiłem, i czynnikom, a dodatkowo zawiera preparat, który ma wzmagać odporność, ma zwiększać tą odporność organizmu, która no w przypadku... Stymulujący. Tak, taki stymulujący. Wybiliśmy z tego. I właśnie ta odporność generalnie no, jest najważniejsza w tym organizmie, no bo jeżeli nie będziemy mieli odporności, no to będziemy musieli uciekać jakiś tam do innych metod, do metod powiedzmy no, bardziej brutalnych, leczenia, antybiotyków, które generalnie nie zawsze sobie z tym problemem radzą, ponieważ no, przede wszystkim na wirusy antybiotyki nie działają, mogą na jakieś tam poboczne inne infekcje działać, zabezpieczać nam organizm. A w tym przypadku czasami podanie antybiotyku jeszcze nam problem zwiększa, ponieważ ten organizm potem jest jeszcze dodatkowo osłabiony. Potem wchodzą nam jakieś grzybice przy nietrafionych antybiotykach, bo właśnie ta odporność się zmniejsza. I generalnie te problemy zaczynają narastać. Tutaj mamy właśnie specjalne taką mieszankę, to są pochodzenia drożdży, powiedzmy takie produkty. Są to mos i fos. Są to mannado oligosacharydy i frukto oligosacharydy. Wiem, że to trochę trudno brzmi może, ale jak każdy sobie poszuka, to są preparaty stosowane też w ludzkiej medycynie, które właśnie mają za zadanie zwiększać odporność. One walczą generalnie, no pobudzają, tak? Pobudzają odporność, walczą w jelitach, czyli tam, gdzie te infekcje, że tak powiem, mają swój początek. Nie? Dzięki temu po prostu te gołębie są odporniejsze na wszystko, na ten stres i tak dalej. I ten syndrom Adeno na pewno będziemy w mniejszym stopniu występuje. Mam takie pytanie, czy my gwarantujemy, czy to nie wystąpi. No, zagwarantować to, no takiego czegoś się nie da zagwarantować. No, generalnie nawet producent szczepionki, która praktycznie działa zawsze, jak się dobrze zrobi, nie gwarantuje, że w 100% to zabezpieczy, bo czasami wiemy dobrze, że szczepimy gołębie, a jakaś choroba występuje. Tylko zastanówmy się, co by się działo, jakbyśmy nie zaszczepili tych gołębi. Dokładnie. Mogłoby być dużo, dużo gorzej. W tym przypadku ten granulat już jest trzeci sezon dostępny na rynku. Może w zeszłym roku nie było tak nas widać na rynku, bo nie było wystawy w Sosnowcu i była ptasia grypa i generalnie kontakt z hodowcami i na wystawach był utrudniony, ale naprawdę jedyne co mogę gwarantować, to nie mieliśmy naprawdę żadnych jakichś złych opinii o tej karmie i
naprawdę cieszymy się z tego, co zrobiliśmy, bo to, ta receptura się sprawdza i te produkty się sprawdzają i myślę, że w tym roku się sprawdzą jeszcze lepiej, bo większa rzesza hodowców po prostu będzie stosowała te produkty. I teraz jeszcze przejdźmy może do tego ostatniego, się nazywa ten czerwony worek. Ostatni granulat. Omega Plus. Tak, to jest Omega Plus. To jest energetyczny granulat dla naloty gołębi starych. Tak jak młode mają swój specjalny granulat, tak samo stare gołębie mają też swój granulat. Dlaczego jest to podzielone? Ponieważ młody gołąb, a stary gołąb, to jest taka różnica, że no młody jeszcze w przypadku tych lotów jeszcze trochę rośnie, on generalnie się rozwija, jest dużo ten organizm bardziej, że tak powiem, wymagający w inny sposób. On potrzebuje więcej wapnia, fosforu, więcej, trochę więcej białka, a tutaj generalnie no stare gołębie, no one już nie rosną, one mamy niektóre te potrzeby zaspokojone, dlatego te receptury są zmienione, ale potrzebują z kolei wtedy dużo większą dawkę energii na lot i tym granulatem możemy sobie regulować, tak jak na przykład niektórzy używają oleju, orzeszków, czy jakichś tłuszczy, orzeszków, tak, i tak dalej, to tutaj regulujemy za pomocą granulatu. Tego granulatu z kolei, tu już ten granulat nie jest nastawiony na zabezpieczanie tego gołębia jakoś strasznie mocno, bo tutaj nie o to chodzi, chociaż też jest zabezpieczony przeciwko tym podstawowym patogenom, to tutaj ten granulat właśnie używamy jako taki regulator energii w karmie. Środa, czwartek, piątek przed lotem, przed koszowaniem podajemy ten granulat zależnie od trudności lotu. Im mamy ten lot trudniejszy, tym więcej dajemy tego granulatu. Im łatwiej, zwiększamy tym mniej. Po prostu ten, tak, nie 30, a 40. No dokładnie, 40, między 20 a 50. Ja nawet znam osoby, które testują nawet 100% takiego granulatu, chociaż ja takiego sensu nie widzę, bo no, gołąb jest ziarnojadem, jednak trochę tego ziarka powinien sobie podziobać i generalnie tak ma zbudowany organizm i system trawienia, że powinien powierać coś, co generalnie jest w formie właśnie ziaren, jakiegoś gritu, jakichś takich mineralnych mieszanek, ponieważ no, w wolu to trawienie przebiega jest naturalne, inaczej. To jest naturalne, tej natury nie oszukamy i tutaj musi to być i te przede wszystkim te mieszanki muszą być najlepszej jakości. O tym nie możemy zapomnieć, bo mówię, no granulat jedno, ja nawet tu też piszę od zawsze, że my możemy zrobić wszystko tutaj, że tak powiem, zaoferować hodowcy, a jak on samemu nie zadba o dobre mieszanki, o dobre ziarno, to cała nasza praca może się wtedy no, niestety skończyć. Pójść na marne. Pójść na marne, nie? Dobrze. To czyli mamy myślę, już tak, że jeżeli chodzi o granulaty, to by było tyle. Czyli tą pierwszą część może zakończymy. Powiemy tylko jeszcze, worki, tak jak widzieliśmy na wystawie, są 20-kilogramowe. Tutaj wszystko o szczegółach zamówień. Można rozmawiać z kolegą Rafałem tutaj w sklepie dla hodowców. PL, numer dostępny na stronie, można się wszystkiego dowiedzieć. Wysyłacie to oczywiście pocztą, kurierem, wszystkim, czym się da, że nie ma problemu. To tam rozważacie też tą najmniejszą? Nie mam potrzeby rozważać. Mamy tak jak też już, zapomniałeś, są też dostępne dziesiątki. Są też dostępne dziesiątki dla tych, którzy chcą spróbować, dla tych, którzy chcą, nie wiem, mają mniej gołębi, którzy po prostu mniej potrzebują. Są dostępne paczki mniejsze. Nie chcemy, żeby te worki były otwierane, jednak no. No z tym się nic nie stanie, ale co fabryczne zamknięcie, to fabryczne zamknięcie, my wtedy gwarantujemy jakoś za ten produkt, a otwarty produkt, no nie wiadomo ile stoi i tak dalej, wolimy, żeby sprzedawać to zamknięte. 10 i 20 10 i 20. Dobrze. Dodatkowo myślę, że tutaj później wspomnimy, zrobimy tutaj małą promocję w sklepie, ale to ale myślę, o szczegółach promocji to jest z kolegą Rafałem, on nam tutaj powie, wspólnie chyba ze Sebastianem. Natomiast teraz widzieliśmy, zaprezentował nam kolega Jakub, podobnie jak na targach, te tutaj mieszanki. Wprawdzie w ofercie mają 5 rodzajów, tutaj mamy teraz 4, ale mówię o tej pierzeniowej, porozmawiamy później. A za chwilę w drugiej części przejdziemy do kolejnych produktów firmy TJW, tych, które teraz tutaj mamy, tych suplementach diety. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot i zapraszamy na drugą część naszego fotoreportażu.